Gdyby doszło do meczów marcowych, miał zostać powołany do pierwszej reprezentacji, na pewno również w meczu z Ukrainą, taki mieliśmy plan, wystąpiłby w pierwszym składzie, chcieliśmy go sprawdzić. Nie zawsze jest miło i przyjemnie, nie zawsze są miłe słowa, nie zawsze są uśmiechy. Już jutro piłka nożna w Polsce wraca do gry i choć na mecze reprezentacji jeszcze troszkę poczekamy, to jest fajna okazja do tego, by gościem w domach kibiców reprezentacji Polski za pośrednictwem kanału Łączy Nas Piłka był selekcjoner Jerzy Brzęczek. Witam panie trenerze. Witam bardzo serdecznie. Takie czasy, że trzeba zacząć każdą rozmowę chyba od pytania jak zdrowie. Dziękuję. Wszystko w porządku. Przeprowadzone miałem badania, testy z wymaz gardła, jak również badania krwi na przeciwciała. To szczęście te testy i wyniki są negatywne. Pomimo czyli nie tego, było śladu po koronawirusie zupełnie. Zupełnie, tak więc na pewno pomimo tego, że troszeczkę takiej niepewności było, ponieważ w tym najgorętszym okresie, kiedy ten koronawirus zaczął rozwijać się we Włoszech, byłem w tym momencie na obserwacjach spotkań, byłem również na tym pamiętnym meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Atalantą i Walencją w Mediolanie, tak więc pewne obawy były, ale całe szczęście ten koronawirus na dzień dzisiejszy mnie ominął i mam nadzieję, że tak pozostanie. Stres udało się pokonać, obawy udało się pokonać, a jak wyglądały te już prawie dwa miesiące w życiu, w pracy selekcjonera? Miały wyglądać inaczej, tak naprawdę. Na pewno tak, jeżeli popatrzymy, dzisiaj mieliśmy rozpoczynać przygotowania do Mistrzostw Europy, tak więc pierwszy dzień zgrupowania, ale na pewno dla całego społeczeństwa, dla wszystkich ludzi na świecie, to co się wydarzyło, to wielka niespodzianka i na pewno bardzo duży problem, ale myślę, że w tej sytuacji najważniejszą rzeczą najpierw jest zdrowie, ale oczywiście pomału trzeba również myśleć o powrocie do piłki, do tego, żeby zacząć się przygotowywać. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia reprezentacyjnego wszystkich selekcjonerów, wygląda to troszeczkę inaczej, bo będziemy czekać na te pierwsze spotkania do września, no więc jest to praktycznie 10 miesięcy od momentu, kiedy rozegraliśmy ostatnie spotkanie eliminacyjne w minionym roku. Tak więc to jest na pewno troszeczkę inna teraz sytuacja. Na dzień dzisiejszy ta piłkarska Europa zaczyna grać. Z tych najpotężniejszych lig, najsilniejszych ruszyła Bundesliga. Oczywiście wszyscy czekają na pozostałe, te najważniejsze ligi, Liga Angielska, Liga Hiszpańska, najważniejsza w ten weekend wraca. I oczywiście wraca nasza ekstraklasa, tak więc to jest bardzo ważne. I oczywiście no, wszyscy mamy jedną nadzieję, że nie będzie powrotu tej fali zachorowań, bo to jest bardzo ważne, ale na pewno dla wszystkich trenerów, dla wszystkich klubów piłkarzy są to zupełnie inne uwarunkowania i na pewno ten bardzo trudny czas, bo takiej sytuacji nikt z nas nie miał. Myślę, że również ten fakt, że dla wielu piłkarzy po raz pierwszy była taka sytuacja, kiedy ponad dwa miesiące drużyny w ogóle nie grały, nie trenowały w grupy, tak więc ja cały czas obawiam się, jak gdyby na te pierwsze spotkania po części to pokazuje, kontuzje mięśniowe, bo jak gdyby jest to zupełnie inna sytuacja, kiedy zawodnik wraca po kontuzji, ale cały zespół jest w grze. A tutaj praktycznie całe drużyny wracają do treningu w grupach i to jest na początku niebezpieczne. Ja mam nadzieję, że akurat te kontuzje będą zawodników omijać i oni w bardzo szybkim tempie powrócą znowuż do tego z jednej strony rygoru treningowego, ale również do tego czucia, nie tylko piłki, ale również dystansu, bo to jest wbrew może wyobraźni wielu ludzi, również bardzo ważna rzecz w czasie treningu i w czasie meczu. Tak się mówi, że dwa tygodnie przynajmniej potrzeba na to, żeby tą czutkę złapać, prawda, na boisku? Trudno jest określić. Myślę, że jedni zawodnicy będą potrzebować więcej, inni zawodnicy będą potrzebować mniej. Z mojego punktu widzenia myślę, że również to będzie różnica między starszymi i młodszymi zawodnikami. Tak mnie się wydaje, że jak gdyby może ci starsi ze względu na większe doświadczenie szybciej wrócą na ten swój poziom, tak więc to będzie na pewno ciekawe również obserwowanie tych spotkań pod tym względem, jak ci zawodnicy będą wracać do swojej dyspozycji. Myślę, że również wszyscy po tych pierwszych meczach Bundesligi, obserwując w telewizji, mamy to odczucie, że jednak ta piłka bez kibiców, bez tej atmosfery, bez dopingu ma zupełnie inny odbiór. To pokazuje, jak ważną częścią i istotną jest to, co się dzieje na stadionie, na trybunach i kibice, bo z jednej strony w takich
w takim ambiente gdzieś to spotkanie zupełnie inaczej się odbiera. Mm-hmm. Sam się zastanawiam, pewnie kibice też, jak wy sobie przeorganizowaliście pracę sztabu przez te 2 miesiące? Bo domyślam się, że troszkę się to wszystko zmieniło. Oczywiście, że to jest zupełnie inna sytuacja teraz, tak? Ten okres kontaktu z zawodnikami, jeżeli chodzi o zgrupowanie i treningi, zdecydowanie się przedłużył. Oczywiście mamy kontakt, rozmawiamy, SMS-ujemy, ale oczywiście w tym ostatnich tygodniach najważniejszą kwestią to były to, jak trenerzy klubowi będą organizować tą swoją pracę z zawodnikami. To jest najważniejsze. My jak gdyby jako selekcjonerzy będziemy czekać na wynik tego, jak ci zawodnicy wrócą do gry. No i oczywiście mieć tam nadzieję, że te mecze wrześniowe się odbędą. Czekamy z niecierpliwością na powrót wszystkich zawodników, obserwacje. Mam nadzieję, że później będziemy mieć również tą możliwość oglądania na żywo naszych reprezentantów. Ta sytuacja była bardzo dynamiczna pod koniec lutego, na początku marca. W końcu pojawiła się decyzja, że Euro 2020 jest przeniesiona na przyszły rok. Jaka była Pana pierwsza myśl wtedy? Czy to dobrze, bo mamy więcej czasu, żeby popracować nad schematami? Czy z drugiej strony to źle, bo było widać, że już pod koniec ostatniego roku troszkę się to zaczyna wszystko zazębiać? Nie mam, myślę, jakiej jednoznacznej odpowiedzi. Ja przypominam sobie sytuację taką, kiedy byliśmy na losowaniu Ligi Narodów w Amsterdamie i wtedy rozmawialiśmy z Andrzejem Szewczenko i Stanim Czerczesowem. Na początku marca to było. To było na początku marca, tak? Tak więc jeszcze kiedy wielu myślało i marzyło o tym, że te Mistrzostwa Europy się odbędą, że jak gdyby ten koronawirus nie będzie tak tragiczny i damy radę go przezwyciężyć, ale przypominam sobie jak gdyby sugestie i stwierdzenia Andrzeja Szewczenki, który był przekonany, że te mistrzostwa się nie odbędą. Tak więc jak gdyby nawiązywał również do tej sytuacji sprzed lat, kiedy co wydarzyło się w Czarnobylu. Jak gdyby oceniając to, powiedział, że z jego punktu widzenia nie ma szans na to, żebyśmy nawet rozegrali te mecze towarzyskie, jak również mistrzostwa Europy. Tak więc tutaj w tej kwestii miał w 100% rację. My, rozmawiając na tym losowaniu ze szkoleniowcami, jednak tak no, w większości mieliśmy tą nadzieję, że te mistrzostwa się odbędą, ale życie gdyby pokazało zupełnie coś innego i wszyscy do tego muszą się teraz przygotować, bo to będzie na pewno inna rzeczywistość, patrząc globalnie na to, co się będzie działo, ponieważ z jednej strony to, co wcześniej powiedziałem, to pierwsze spotkania wszystkich reprezentacji będą po 10 praktycznie miesiącach. Poza tym intensywność będzie zupełnie inna niż w poprzednich cyklach eliminacyjnych, czy też Ligi Narodów. Będą terminy, gdzie będziemy rozgrywać 3 spotkania. Przyszły rok też będzie zupełnie inaczej, bo praktycznie przed Mistrzostwami Europy będą już mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata. Tak więc to znowuż będzie taki okres, kiedy będzie coś nowego, do czego trzeba będzie się szybko przystosować. I oczywiście popełnić jak najmniej błędów w przygotowaniach. A Pan już sobie w głowie wizualizuje kadrę na 2021 rok, na czerwiec? Czy jest na to za wcześnie? Jest na to za wcześnie. Ja myślę, że życie również nas nauczyło tego, co się wydarzyło z koronawirusem, że trudno jest planować. Poza tym w piłce nożnej rok czasu jest to bardzo duży okres, bardzo długi okres. I wiele rzeczy się może zmienić, wydarzyć, in plus i in minus. Oczywiście jak gdyby personalnie mamy swoje wyobrażenia, ale na dzień dzisiejszy musimy obserwować zawodników, jak wrócą do gry, w jakiej będą dyspozycji i wtedy podejmować decyzje. Oczywiście również liczymy na to, że będzie jakieś objawienie, młody zawodnik, którzy zaczną rozwijać się i którzy będą zasługiwać na to, żeby otrzymać szansę w pierwszej reprezentacji. W dyskusjach pojawiają się nazwiska Karbownik, Wieteska. To są ci zawodnicy, dla których to przesunięcie Euro może być naprawdę dobrą informacją? Myślę, że tutaj jest trudno teraz oceniać, czy dobrą, czy złą. To trzeba zaakceptować, na to nie mamy żadnego wpływu i do tego się musimy przygotować. Jeżeli chodzi o Wieteskę, to jest cały czas przez nas obserwowany. Na dzień dzisiejszy nie otrzymałem jeszcze powołania, ale na pewno jest w kręgu naszych zainteresowań i obserwacji. Jeżeli chodzi o Karbownika, to na pewno jak gdyby jego rozwój, jego talentu w tych ostatnich miesiącach jest imponujący. Nie ukrywam, że gdyby doszło do meczów marcowych, miał zostać powołany do pierwszej reprezentacji, na pewno również w meczu z Ukrainą, taki mieliśmy plan, wystąpiłby w pierwszym składzie, chcieliśmy go sprawdzić, bo myślę, że to jest taki zawodnik, który ma dosyć duże predyspozycje, ale jestem bardzo ciekawy właśnie po tej przerwie,
spowodowanej teraz koronawirusem, jak on będzie się prezentował, czy akurat to będzie miało jakiś negatywny na jego wpływ. Ale na pewno jest to taki zawodnik, który w tych ostatnich miesiącach bardzo dobrze się prezentował. Ja mam nadzieję, że ten jego talent i ten szum medialny, który jest wokół jego osoby, również związany z ewentualnym transferem, nie będzie mu przeszkadzał w tym, żeby dalej rozwijał swoje umiejętności, bo myślę, że to jest ciekawy zawodnik i na takich również czekamy, liczymy, że następni w tych następnych tygodniach, miesiącach, kiedy nasza Ekstraklasa wróci do rozgrywek, również zaczną pokazywać te swoje umiejętności i na to oczywiście czekamy, liczymy. A propos, i zatrzymajmy się przy szumie medialnym, troszkę było dyskusji o tym, czy Jerzy Brzęczek przedłuży kontrakt, czy nie przedłuży. Jak pan na tę dyskusję reagował, będąc w Częstochowie, domyślam się, cały czas? I to jest, myślę, zawsze kwestia normalna, że jeżeli chodzi o selekcjonera, jego ważność kontraktu, przedłużenie, jest wiele dyskusji, z czym ja osobiście nie mam problemu. Ja myślę, że również rozmawialiśmy z panem prezesem wcześniej jeszcze, kiedy ten kontrakt był ważny, kiedy jak gdyby miał być mistrzostw Europy, wstępnie były pewne ustalenia na temat tego, co będzie później. Oczywiście jest kwestia koronawirusa, jak gdyby wszystko poprzewracała, ale z drugiej strony przedłużenie kontraktu świadczy o tym, że obie strony jak gdyby wywiązały się ze swojej pracy. Mieliśmy ten cel podstawowy, zakwalifikować się na mistrzostwa Europy, to zrobiliśmy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że trzeba podchodzić do tego z taką wielką pokorą i tą świadomością, że cały czas trzeba tą reprezentację rozwijać. Na pewno również wiele kwestii na temat stylu, poziomu, które nie wszystkich zawsze zadowalają. Oczywiście my również zdajemy sobie sprawę z tego, że są to takie aspekty, które należy poprawiać, ale z drugiej strony myślę, że w tych eliminacjach widać było bardzo duży rozwój tej drużyny, w szczególności te mecze już jesienne pokazały, że to, co widzieliśmy wcześniej, pomimo tego, że nie, w szczególności w tej pierwszej fazie Ligi Narodów, kiedy nie odnieśliśmy zwycięstwa, ale były takie momenty, które dla mnie osobiście było bardzo ważne w budowaniu tej drużyny z jednej strony i z drugiej strony w przekonaniu tym, że idziemy dobrą drogą. Ale myślę, że również budowanie drużyny to są te trudne momenty, które drużyna musi przejść, żeby wyjść i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. I myślę, że my jako sztab, jak również drużyna, z każdym tym miesiącem było widać, że powstaje ciekawa ekipa, ale tak jak powiedziałem, teraz będzie 10-miesięczna przerwa i znowu, że gdyby trzeba wiele rzeczy przypominać i odpowiednio to wszystko zorganizować, żeby znowuż dobrze zacząć funkcjonować. Wspomniał o tym w jednym z wywiadów kilka dni temu Adam Nawałka, pana poprzednik, że drużyna Brzęczka robi stały postęp. Wspomniał pan też o tych momentach, które były ważne. Jak był taki według pana moment przełomowy tej drużyny? Był taki, czy to jest sekwencja zdarzeń naturalna, powiedzmy? Ja myślę, że każda drużyna ma jakieś takie momenty ważne, przełomowe, o których się mówi wtedy, kiedy zaczynają być osiągane wyniki. Tak więc na pewno w pierwszej kwestii to były dwa takie momenty. Pierwszy oczywiście ten ostatni mecz Ligi Narodów w Portugalii, gdzie zremisowaliśmy 1-1. W moim odczuciu było to dobre spotkanie, dające nam gwarancję losowania z pierwszego koszyka w eliminacjach do Mistrzostw Europy. No i oczywiście również później rozpoczęcie tych eliminacji do Mistrzostw Europy meczu w Wiedniu, zwycięstwo na trudnym na pewno terenie. Na pewno nie było to łatwe spotkanie. Mieliśmy w tym meczu również w odpowiednich momentach szczęście i zaczęliśmy tę eliminację od zwycięstwa. Tak więc to było na pewno te dwa takie w moim odczuciu ważne kwestie. Ja dziękuję i cieszę się, że pan trener Nawałka widzi to, jak ta reprezentacja się zaczyna rozwijać. To mnie cieszy. Myślę, że trener wykonał niesamowitą pracę i również wie najlepiej, jak jest to trudne i że na to potrzeba po prostu czasu. Tak więc dziękuję bardzo za te pozytywne oceny. My jak gdyby również mamy tą świadomość, że na pewno chcemy maksymalnie wykorzystać ten potencjał, ale w meczach eliminacyjnych na pierwszym miejscu są zawsze punkty i one decydują o sytuacji w tabeli. Oczywiście każdy z trenerów chciałby, żeby wygrywać mecze i wygrywać w bardzo dobrym stylu.
Myślę, że znaczna część z prawie 2 milionów widzów jednej z produkcji na kanale Łączy Nas Piłka chciałaby zadać to pytanie. Zadam ja. Czuje się pan niekochany? Ja powiem tak, najpierw prywatnie. Nie wiem, czy wiesz, ale w czerwcu będę 29 lat po ślubie, tak więc i nie odczuwam na razie takiej sytuacji, że jestem niekochany przez żonę i przez rodzinę. Oczywiście tak troszeczkę pół żartem, pół serio. Ja myślę, że piłka nożna są wielkie emocje i bez względu na to, na jakim poziomie, na jakim szczeblu, zawsze będzie dużo dyskusji. Ja zdaję sobie z tego sprawę, z tego, że będąc selekcjonerem, jesteś cały czas poddawany ocenie. I to jest pewne takie zasady, które obowiązują w piłce, w sporcie i nie tylko, myślę. Jeżeli wygrywasz, będziesz kochany, jeżeli przegrywasz, nie będziesz kochany. Tak więc to są te podstawowe kwestie, ale myślę, że tak wiele osób jak gdyby zaczęło zwracać uwagę na ten film poprzez ten tytuł Niekochani, ale ja myślę, że ktoś dobrze zobaczy ten tytuł, jak tam jest napisane, to wychodzi, że jesteśmy kochani. Tak więc to jest tylko kwestia tego, co i kto co chce co zobaczyć. No właśnie tak też miałem wrażenie, patrząc na reakcję po tym filmie, że jak ktoś coś chciał zobaczyć, to zobaczył. A jakie były pana reakcje na reakcję właśnie, bo był pan jednym z pierwszych widzów, przyznamy to otwarcie. Oczywiście, no, ja myślę, że na pewno z perspektywy czasu, jeżeli człowiek zaczyna oglądać to, co się działo, a ten czas dosyć szybko płynie, te sytuacje z szatni, z treningów, z odpraw, to pokazuje, że ten okres, jaki przeszliśmy, tego rozwoju naszego sztabu szkoleniowego, jak również drużyny, tych problemów, jakie mieliśmy na początku, ale myślę, że to było bardzo ważne w naszym takim wspólnym rozwoju. I ja myślę, że również jak gdyby chcieliśmy pokazać to, co było prawdziwe, to bez żadnych upiększania, bez żadnego wycinania. Dla wielu może tych, którzy nigdy nie byli w szatni piłkarskiej, nie do końca sobie zdawali sprawę, jak to funkcjonuje, jakie są emocje. Nie zawsze jest miło i przyjemnie, nie zawsze są miłe słowa, nie zawsze są uśmiechy. Są też momenty bardzo trudne, krytyczne, gdzie trzeba podjąć decyzję, gdzie trzeba również zareagować w inny sposób. I to też, myślę, jest z jednej strony charakter trenera, jego intuicja i również takie wyczucie, co w danym momencie należy zrobić, w zależności od tego, na jakim etapie jest ta drużyna. I zupełnie to inaczej wygląda, kiedy drużyna jest budowana, kiedy gdzieś po tych przejściach, po Mistrzostwach Świata zupełnie była inna atmosfera niż ta, która panowała już na koniec eliminacji do Mistrzostw Europy 2020 roku. Tak więc to są takie sytuacje, które trzeba przejść i myślę, że my patrząc z perspektywy czasu, patrząc na to, jak wszyscy się rozwijaliśmy, wyciągaliśmy odpowiednie wnioski. Ja przyznam, że my też jako twórcy byliśmy zaskoczeni, bo jechaliśmy do Częstochowy z myślą, nie, no to wytnie. A tu trener mówił, nie, no tak było, więc czemu wycinać? Dzięki temu dało się zobaczyć jakby całą perspektywę na to wszystko, co się działo w tej drużynie przez półtora roku. Oczywiście, zdecydowałem się na to, żeby pokazać jak gdyby taką prawdziwą historię naszą, bez wycinania. To jest zawsze z jednej strony kontrowersyjne, z drugiej strony może być niebezpieczne dla trenera, dla drużyny, ale myślę, że zachowaliśmy taki pewien jednak realną ocenę tego, co możemy pokazać, co nie. Żeby po prostu przekazać również kibicom, jaka panuje atmosfera, jaka panowała atmosfera, jak to się wszystko działo. I każdy mógł sobie jak gdyby wyrobić własną opinię na temat reprezentacji, na temat mojej osoby. I myślę, że najważniejszą kwestią jest to, że ten film na pewno wzbudził wiele emocji, na tym to polega. Na pewno wielu ludzi było zadowolonych, wielu również jak gdyby patrzyło na ten film krytycznie, ale tak jest, ja myślę, w tej takiej demokracji, że nie wszyscy będą nas kochać, nie wszyscy będą z tego zadowoleni i na tym to polega. No tak, no ale to też będąc uczciwym trzeba wspomnieć, że tam jedną czy dwie instrukcje taktyczne pan nam usunął, bo może się przyda w przyszłości. Oczywiście, jeżeli chodzi o pewne kwestie taktyczne, te, które uznaliśmy, że możemy pokazać, które nie są do końca widoczne, ale które są pewnymi takimi rzeczami, które są jasne, to pokazaliśmy. Oczywiście jest wiele takich sytuacji, których no, żaden trener nie chce zdradzać, żeby w jakiś sposób nie dawać podpowiedzi, pewnych wskazówek przeciwnikowi, który będzie się mógł wtedy łatwiej
przygotować do meczu. Jak rozmawiałem po tym serialu z osobami ze środowiska, powiedzmy, trenerskiego, to one najczęściej zwracały uwagę na sytuację jeszcze z początku, z jesieni 2018, gdy w przerwie meczu z Włochami musiał pan wycofać się ze swojego taktycznego pomysłu, zupełnie jakby w cudzysłowie poddać się przed drużyną i powiedzieć, nie, tego nie będziemy jednak robić, wracamy do swojego systemu. To był taki najtrudniejszy moment z punktu widzenia szkoleniowca? Na pewno to był bardzo trudny moment, tak, i ta decyzja w przerwie meczu była ukierowana tym, że widzieliśmy, że to na dzień dzisiejszy nie funkcjonowało, tak, ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego ryzyka i to ryzyko chcieliśmy podjąć. Z perspektywy czasu uważam, że to była dobra lekcja, ponieważ mamy pewien materiał i przeżyliśmy to, jak to funkcjonowało z tymi najlepszymi drużynami w Europie. I to nie znaczy, że ten system jest nie do zrealizowania, ale jedna bardzo ważna kwestia to brak czasu. I to powodowało, że jak gdyby brakowało nam tych automatyzmów, to powodowało, że jak gdyby nie było tego zrozumienia wśród zawodników i to jest rzecz normalna, ale to było takie doświadczenie, które powoduje, że to, co wtedy przeżyliśmy, jeżeli popatrzymy na tą sprawę sportową, ale również tej presji ze strony mediów, kibiców, myślę, że to było również takie bardzo ważne doświadczenie na przyszłość. I ja później te spotkania oglądałem parę razy i w jakiś sposób każda analiza jak gdyby pokazywała wiele pozytywnych rzeczy, które się działy w tym spotkaniu, tak? Bo oczywiście my w meczu z Portugalią, w tym pierwszym, który graliśmy w tym samym systemie, straciliśmy dwie bardzo łatwe bramki, pomimo tego, że prowadziliśmy 1-0. Popełnialiśmy takie błędy w asekuracji, gdzie przy takim przeciwniku jak Portugalia, przy ich wyszkoleniu technicznym od razu to wykorzystali. Mecz z Włochami, oczywiście w pierwszej połówce mieliśmy szczęście, bo Włosi mogli prowadzić i strzelić dwie bramki, ale w drugiej połówce to my mieliśmy w jednej akcji praktycznie 200-procentowe sytuacje. Gdybyśmy tą bramkę strzeli, wygralibyśmy 1-0 najprawdopodobniej. Tak mecz się zakończył bramką ze stałego fragmentu góry w 92 minucie. I jak gdyby to był taki też dodatkowy jeszcze takie negatywne uderzenie, tak? Ale to też był taki moment, kiedy i my, jak również zawodnicy, zdawali sobie sprawę z tego, że stracimy bramkę po stałym fragmencie gry, na który byliśmy przygotowani. Ale to pokazuje jak gdyby również to obciążenie, stres i jak gdyby brak kontroli nad tym, na tym poziomie kosztuje to od razu bardzo, bardzo dużo i przeciwnik takie błędy bezlitośnie wykorzystuje. To też pokazuje, jak małe rzeczy często decydują o wynikach, o tym, jak to finalnie się wszystko układa. I często nad tymi małymi rzeczami dyskutowaliście, czy to w sztabie, czy to z piłkarzami. To nie jest jakby standardowe podejście selekcjonera i u pana to wynika z tego, że jako piłkarzowi brakowało panu takich dyskusji z trenerem, czy to się później jakby wykształciło już w drodze szkoleniowej? Nie, myślę, że ja często rozmawiałem z trenerami, będąc piłkarzem, tak? Oczywiście nie lubili tego pewnie. Nie, to znaczy to absolutnie nie chodzi o to, żeby gdzieś jak gdyby ingerować, tylko jak gdyby są ważne przekazy ze strony piłkarzy, tak? Ja nigdy nie miałem problemu w tym, żeby komunikować się, również cały sztab ma tą świadomość, że jest bardzo ważnym ogniwem i wręcz musi mówić swoje przemyślenia i swoje spostrzeżenia, bo każdy z nas jak gdyby troszeczkę inaczej może pewne rzeczy ocenia, ale to jest również ważne, żeby w takich momentach była burza mózgów i oczywiście tą ostateczną decyzję muszę podjąć ja. Ale po jak gdyby po rozmowach, po przeanalizowaniu tego wszystkiego, czy to jest ze sztabem, czy również z zawodnikami. W meczu piłkarskim właśnie te małe niuanse, małe rzeczy powodują i bardzo często decydują o losach spotkania. Patrząc jeszcze teraz na rozwój techniki, na analizy, na to jak każda z drużyn potrafi przygotować się do pod względem taktycznym, pod względem analizy przeciwnika do spotkania, ale to też również pokazuje, że piłka nożna to jest gra błędu. Możesz być bardzo dobrze przygotowany, ale później te błędy, bez względu na to, jakie klasy są to piłkarze, zawsze się mogą wydarzyć. Tak więc dlatego ta piłka jest nieprzewidywalna, taka fascynująca. Pod każdym względem możesz być przygotowany, ale później w tym ostatecznym rachunku to są zawodnicy na boisku i często również ciężko jest mieć jakiś taki kontakt z nimi w czasie meczu, bo nie zawsze będą wszystko słyszeć. I to jest ważna wtedy ta rola zawodników na boisku, żeby w takich momentach, kiedy
brak pewnego komunikacji, przekazu informacji, żeby oni wiedzieli, co mogą zrobić od siebie, mając pewne schematy, rzeczy, które trenujemy, na które zwracamy uwagę, żeby ewentualnie to wprowadzić w meczu. Praktycznie każdy trener jest w stanie pomóc w przerwie meczu, z swoimi zmianami, roszadami, ewentualnie zmianą taktyki, bo wtedy jest ten moment kontaktu, kiedy możesz również zanalizować szybko to, co się działo w pierwszej połówce. I myślę, że my akurat bardzo, bardzo często tymi analizami w przerwie meczu pomagaliśmy drużynie i myślę, że tutaj rola przede wszystkim analityków i Michała i Mateusza, którzy w pierwszej połowie mają zadanie siedzenia na trybunach, oglądają ten mecz na żywo i jak było widać, my praktycznie w przerwie meczu od razu na żywo pokazujemy wycinki z pierwszej połówki, tak? Jeżeli się ktoś zastanowi, jak mało jest czasu, jak dużo jest stresu, ponieważ oni muszą szybko zbiegnąć do szatni. Pokazać te najważniejsze rzeczy i muszą to wychwycić. Zrozumieć na szybko, zrozumieć, co chcemy pokazać, tak? Tak więc ten czas nam ucieka. Ja ten materiał otrzymuję, szybko muszę podjąć decyzję, co i za chwilę pokazujemy to zawodnikom. To, co dla nas jest w naszym odczuciu w danym momencie po szybkiej analizie najważniejsze, żeby z jednej strony pomóc w grze ofensywnej, z drugiej strony, żeby się zabezpieczyć i nie popełniać pewnych błędów, które dają szansę przeciwnikowi na strzelenie bramki. Wielu też obserwatorów zwracało uwagę na to, że ten film nie tylko pokazuje, jak drużyna się rozwijała i jak się uczyła siebie nawzajem, ale też jak się uczył selekcjoner tego wszystkiego. I nawet Zbigniew Boniek w Przeglądzie Sportowym niedawno zwrócił uwagę na taką rzecz i powiedział, że Jerzy Brzęczek przez te półtora roku stał się innym człowiekiem i innym trenerem. Miał rację? Ja myślę tak, że człowiekiem i trenerem jestem ciągle tym samym, tak? Ale na pewno ze zdecydowanie większym bagażem doświadczeń. I myślę, że również z tych doświadczeń wspólnie ze sztabem szkoleniowym potrafiliśmy wyciągać odpowiednie wnioski i odpowiednio reagować. Oczywiście już nie zapomnę o sytuacji z moimi włosami, troszeczkę ten kolor się troszeczkę to jeszcze bardziej rozjaśnił i tych siwych włosów przybył, ale to jest jak gdyby... Taka robota, można powiedzieć. Taka praca. Oczywiście, no ja... Ja się z tego cieszę, że w jakiś sposób i mam tą świadomość, że każdy mecz dla mnie osobiście to jest taki pewien rozwój, nowe doświadczenia, nowe przemyślenia. I myślę, że bez względu na to, jak długo będę selekcjonerem, jak długo będę w tym zawodzie, za parę lat również powiem, że ten następny okres no, to był również okres, kiedy się rozwijałem, bo myślę, że wtedy to świadczy o tym, że możemy ja osobiście i sztab, mamy to przeświadczenie, że możemy dalej i więcej dać reprezentacji. Tak reasumując już i zmierzając do końca, podsumujmy, najbliższe zgrupowanie to wrzesień. Być może, kto wie, miejmy nadzieję. Wcześniej na pewno nie będzie, prawda? Na pewno tak, jeżeli chodzi o terminy reprezentacyjne, no to są trzy terminy, wrzesień, październik, listopad. W wrześniu dwa spotkania, październik, listopad są zaplanowane trzy spotkania, tak więc jak gdyby tutaj też ta intensywność i ilość tych spotkań będzie zdecydowanie większa niż poprzednio. Poza tym musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli wszystkie ligi zaczną grać, to praktycznie zawodnicy teraz nie będą mieć żadnego urlopu, żadnych przerw, tak więc to też będzie bardzo ważna rzecz odnośnie później myślę rotowaniem zawodników, tak? Bo tych spotkań, w szczególności dla tych piłkarzy, którzy mam nadzieję również dokończenie tej Ligi Mistrzów, Ligi Europy nastąpi. Tak więc tych spotkań, kiedy ci najlepsi wrócą do gry, będzie bardzo dużo. I dlatego też to może być niebezpieczne ze względu na kontuzję. I to tutaj trzeba być na pewno bardzo ostrożnym, żeby ci zawodnicy po prostu byli w pełni sił i nie odnosili kontuzji. Ale dobra wiadomość jest taka, że będzie też dużo meczów do oglądania. Już od tygodnia gra Bundesliga, jutro rusza Totolotek Puchar Polski. W weekend mówiliśmy o tym PKO BP Ekstraklasa. Będzie pan na trybunach? Będzie pan oglądał z bliska te mecze? Znaczy bardzo byśmy oczywiście chcieli, ale to jest uzależnione od przepisów. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji i na pewno jeżeli będzie takie pozwolenie, za wszelką cenę będziemy chcieli z całym sztabem być na spotkaniach naszej Ekstraklasy. Dajemy sobie również sprawę, że
jeżeli chodzi o obserwację meczów lig zagranicznych na dzień dzisiejszy, to będzie trudne i najprawdopodobniej zdecydowanie później. Nie wiem, czy będzie taka okazja, czy taka możliwość. Ja mam nadzieję, że będzie taka możliwość, żeby jak gdyby przed tymi pierwszym zgrupowaniem, pierwszymi meczami we wrześniu móc spotkać się jeszcze bezpośrednio, móc zobaczyć mecze naszych reprezentantów, poobserwować, bo to będzie na pewno bardzo ważne, ale oczywiście to już jest jak gdyby nie od nas uzależnione i to jest sytuacja, do której się musimy dostosować, tak jak większość selekcjonerów innych reprezentacji. Tak więc na pewno, jeżeli chodzi o te mecze reprezentacyjne, wszyscy będą podchodzić z tego samego poziomu, z tego samego pułapu. Trzymamy wszyscy kciuki, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Widzimy się na stadionie, miejmy nadzieję. Dziękujemy bardzo. Gościem kibiców reprezentacji Polski w kanale Łączy Nas Piłka był selekcjoner Jerzy Brzęczek. Dziękuję bardzo i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć na stadionach nie przed telewizorem, ale w roli kibiców na trybunach. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.